Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Rogalik, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam 5 najdroższych skrzynek, jakie udało mi się otworzyć w Counter-Strike'u Global Offensive i oczywiście będziecie mieli giveaway. Pod ostatnim filmem wbiliście naprawdę niesamowitą ilość łapek w górę, bo jest to aż 2,5 tysiąca w ponad 24 godziny, więc to jest naprawdę spoko ilość jak na moim kanale, ale dalej moje włosy są bezpieczne, ponieważ jeżeli wbijecie 700 łapek w górę pod tym filmem w pierwsze 15 minut, to po prostu ogolę się na łyso i tak to będzie naprawdę real. Zwycięzcą poprzedniego konkursu jest ta osoba, a w dzisiejszym odcinku macie do wygrania Flipa Fade'a, którego wylosowałem i już wam zaspoileruję w tym odcinku. Także nie możecie zostawiać łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, a jednego z was z komentarzy i łapkujących w górę subskrybentów po prostu wylosuję do wylosowania tej po prostu kosy. I widzimy się w filmie, cześć! I znajdujemy się już na stronce CSGO Live, gdzie będziemy otwierać skrzynki milionera. Mamy oczywiście 1000 dolarów na koncie, 1000 dolarów będziemy mogli sobie po prostu w tych skrzynkach po prostu otworzyć. Także lecimy sobie z tymi skrzynkami Millionaire Case i lecimy sobie z numerem 1. Mamy tutaj do wygrania AWP Dragon Lore, mamy AWP Meduza, M44 Holstanie Factory New, Karambita Lore Factory New, Fire Serpenta i inne różne tego typu skiny, które na pewno chcielibyście wygrać. Oczywiście pierwszy skin, który jest dzisiaj do wygrania, żeby wystarczy napisać komentarz, zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem oraz dać lajka pod tym filmem, to wtedy będziecie mogli wygrać takiego skina, którego w tym momencie wylosuję i lecimy sobie już z pierwszym skinikiem by this case i otwieramy sobie pierwszą skrzynkę milionera i liczmy na coś dobrego, bo wreszcie chciałbym coś dobrego dla was po prostu trafić. Myślę, że to będzie coś dobrego tym razem. Nie, nic dobrego nam się nie trafi, chociaż tutaj mamy sobie za 190 dolarów. To jest kosa dla was w dzisiejszym giveaway do wygrania. Oczywiście Flip Knife Fate Factory New, także myślę, że możemy sobie ją zostawić i lecimy sobie dalej do otwierania skrzyneczek. Także let's go! Come on, dawajcie coś dobrego. Wreszcie musimy trafić coś dobrego, jakąś meduzę, Dragon Lora, cokolwiek. Chyba nic dobrego nam się nie trafi, a chyba to będzie po prostu M4A1S Masterpiece w stanie Factory New, która jest warta około 113 dolarów i to jest najsłabszy skin w tej skrzynce, jaki mogliśmy trafić. No to jest niestety najgorsze, no ale cóż mam zrobić, jeżeli takie rzeczy po prostu się dzieją. Dobra, lecimy sobie z kolejną skrzynką Millionaire Case, która będzie dzisiaj otwierana. I otwieramy By This Case i come on, 290 dolarów kolejne poszło na marne. I zobaczmy, czy na marne, czy nie. Czy będzie tutaj jakiś Dragon Lore, czy jakaś... Będzie to Flip Knife Fate Factory New. Dobra, musimy go sobie sprzedać, bo mamy na jeszcze jedną skrzyneczkę. Także otwieramy i zobaczmy, czy będzie jakikolwiek profit z tego 1000 dolarów, które po prostu otworzyłem. Otwórzmy sobie kolejną skrzynkę za 290 dolarów. Zobaczmy, jak tutaj nam się wylosuje, jaki skin. Czy to będzie Masterpiece? Nie, to będzie Flip Doppler i to będzie najgorszy drop. Najgorszy możliwy drop z tej skrzynki. Najgorszy możliwy drop z tej skrzynki, jaki będzie, to będzie Flip Doppler. Niestety. Ale sprzedamy go. Spróbujmy, żeby szczęście uśmiechnęło się do nas jeszcze raz. I otwórzmy jeszcze jedną, kolejną skrzynkę z kosą, która będzie tutaj za 80 dolarów. Mamy jeszcze jedną skrzynkę i oczywiście zobaczmy, co z niej wyleci. Open case, buy this case i zobaczmy. Może coś dobrego, może jakiś marble fejdzik, na którego jest 0,1% szans, no ale może cokolwiek byśmy po prostu trafili, co byśmy mogli sobie potem łatwo jakoś spożytkować. I czy to będzie ten marble fade good knife? Nie, to będą te koski. Dobra, otwórzmy jeszcze dwie te koski. Mamy akurat 160 dolarów, a niech będzie dwie skrzyneczki. Come on, otwieramy. I to będą już ostatnie na dzisiaj. Zobaczmy, czy uda nam się cokolwiek zwrócić z tego 1000 dolarów, które mieliśmy. I tu będzie Flip Knife Fate chyba kolejny oraz Good Knife Stained, co jest naprawdę bardzo, bardzo spoko, jeżeli chodzi o tą skrzynkę. Mamy 253 dolary. No i okej. Tyle sobie zostawimy. Mamy tutaj swoje inwentory. I mamy tutaj tego Flipa Fade'a oraz te bronie, które po prostu wylosowaliśmy już wcześniej. Dobra. Także tak, mamy dwa flipy fejdy, Good Knife'a Stained'a i jednego Masterpiece'a. Jeden Flip Knife Fate tak samo dla was będzie po prostu do rozdania, tak jak wam wcześniej powiedziałem. Oraz pamiętajcie, że możecie sobie wpisać kod ROGALIK, wtedy będziecie mogli uzyskać darmowe końce na darmową skrzyneczkę i sobie po prostu taką skrzynkę otworzyć.
Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał, że zostawicie pod nim łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję, bo to bardzo motywuje mnie do dalszej pracy. I dzięki Wam bardzo jeszcze raz za to, że subskrybujecie, wbijacie te łapki w górę i tak dalej, i tak dalej. Dzięki Wam bardzo jeszcze raz bardzo serdecznie. Trzymajcie się, na razie, siemanko, pozdrawiam i peace!